witam wszystkich. Chciałbym Wam pokazać na podstawie mojego motorka, jakim jest Romet ADV 250, jak to jest z tym rozkręcaniem się chińskich motocykli. Otóż historia wygląda tak. Po jakiejś tam przejażdżce po dziurawej drodze, no, zauważyłem, że coś mi strasznie stuka z tyłu. No, okazało się, że są różne kufry. No to podokręcałem, tu się otwiera, w środku są śruby imbusowe. Jakby ktoś myślał, że ten kufer jest mocowany na jakieś mocowanie, które można szybko zdjąć, to nie. Jest to po prostu przykręcane na trzy śruby, tak jak tutaj widać. No i dokręciłem i niby było dobrze, ale potem przejechałem się znowu taką drogą bardzo dziurawą. No i stuka znowu coś, łapię za ten kufer, no kurde trzyma, otwieram, śruby poprzykręcane. To teraz patrzcie. Może to widać, mam nadzieję, że dobrze. No i cóż, zobaczmy, czemu to takie luźne. Tu mam oczywiście już popuszczone, no bo to było bardzo dobrze przykręcone teraz przeze mnie. Zabieramy kuferek. No i mamy bagażnik, gdzie brakuje po prostu dwóch śrub. Bagażnik jest przykręcony tu, tu, tu i powinien być tu. Panowie, którzy to składali, widocznie poskręcali najpierw te na maksa, potem im tu nie pasowała osiowość i poprzestali na tych trzech śrubach. No i to jest typowy przykład jakiegoś zaniedbania ludzi, którzy to montują. Oczywiście nie jest to żadna wina Chińczyka jak samego w sobie, tylko ludzie, którzy to składają już w Polsce. Ten zlew i tak to potem wygląda. No i 30 sekund później, po wkręceniu dwóch brakujących śrubek, jeżeli coś mi tu będzie z tyłu jeszcze hałasować, to już na pewno nie tufer, ani to nie będzie stukać w to, tylko albo coś w środku w kufrze, albo zupełnie coś innego. Pozdrawiam, lewa w górę.